Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy, dzisiaj zapraszam was do trzeciego odcinka z gry Luigi's Mansion 2 HD. I dzisiaj nareszcie opuścimy naszą pierwszą rezydencję w grze. Na początek zagramy w piątą misję, gdzie musimy pozbyć się wszystkich pajęczych sieci. Następnie zawalczymy z pierwszym bossem w grze, czyli wielkim, gigantycznym pająkiem. A na koniec złapię sobie wszystkie duszki Boo z rozdziału pierwszego, jak również poprawię wyniki na 3 gwiazdki oraz zagram w bonusowy poziom. Zatem jak mi dzisiaj poszło, jak bardzo się męczyłem z duchami, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. I oczywiście zanim zaczniemy, ty drogi widzu, nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Luigi's Mansion 2 HD, no to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Film się spodobał, to zarzuć łapkę w górę, jak zwykle mocno mi to pomaga, i poniżej w sekcji komentarzy, no dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag pająk dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No dobra, to wracamy sobie do gierki, dzień kolejny jak sobie ogrywam Luigi's Mansion 2 i co, i wracamy sobie teraz do bazy i będzie piąta... Już z bossem? Walka? Chyba nie. Aż muszę sobie przypomnieć, czy to było 5 walk plus boss, czy piąta misja to już jest boss. Dobra, mamy loading, więc zobaczmy, co tam u profesorka, co on nam powie, co on nam podpowie. Cioto, no to jest Luigi z odkurzacza, a nie cioto. Dobra, świetnie. Okej, czyli mój Dark Light Device zadziałał. Świetnie, a teraz musimy wszystko oddać jemu. No tak, zapomniałem. Zapomniałem, że to tak przecież działa. Mamy dżem. To chyba wszystkie dżemy wtedy znalazłem. Spectral Mass się zwiększył jakby. No i mamy duszka Boo, czyli będę mógł sobie wrócić do poziomów 1 i 3, żeby, no po pierwsze, zwiększyć sobie ilość gwiazdek. Bardzo dobrze, prawie zaraz będzie kolejny upgrade. Zwiększyć poziom gwiazdek. Scare Scrapper Unlock. Czy to nie jest multiplayer? Chyba tak, tak. Fellow Ghost Hunters. Dobra, to jest multiplayer. Chyba nie musimy w to grać, żeby zrobić grę na 100%. Żeby gwiazdki i żeby duszki Boo zebrać. Po to będziemy wracać. Dobra, rezydencja Gloomy, okej. Okay. Boo zawsze robią kłopoty. Zwłaszcza kiedy, no, złączą siły. Jeśli spotkasz kolejne, no to oczywiście je złap. Mam specjalny kontener. Okej, okay, specjalnie na te Boo, na duszki Boo. Świetna historia, śmieszna historia w sumie. Miałem takie urządzenie Portifica. Portrifica, okej. Okay. Paraskop działa, dobra, paraskop coś próbuje pokazać. Coś jest nie tak, jakieś sygnały są, daj mi minutę, muszę to sprawdzić. Okej. Okay. Głupie dwie gwiazdki, tylko... A, i tu duszek Boo się pojawia, dobra, czyli chodzi o duszki Boo. Sticky situation, o nie, przeczytałem opisu, oh fuck. No trudno. Pająki. A no tak, przecież były pająki. I przecież były pańczyny. Okej. Okay. Za niedługo chodzenie po tej placówce będzie niemożliwe. Wróć tam i... i musimy posprzątać za pomocą poltergasta wszystkie pajęcze sieci. Dobra. Okej, okay, a ten będzie badał, jak to w ogóle się stało. No bo pająki, no pająki przecież chodzą po takich miejscach. Nie udawajmy jakiś, nie wiem... upośledzonych, tak? Dobra, lecimy zbadać sytuację. Czy ja będę musiał jakiegoś giga pająka pokonać? Jakiegoś minibossa czy coś? I don't fucking know. Brr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 r
Sieci pajęcze? Okej. Widzę, mam wykrzyknik, to oznacza, że... A w ogóle są... Jest jeszcze jedno piętro? A to jest takie małe pomieszczenie. Nad biblioteką. Okej, i tam będę musiał się udać. Dobra, tu mamy trzy pomieszczenia do zbadania. No to lecimy oczywiście. Czemu by nie? Czyli co, sprzątam po prostu od tak. Kolego! Spokojnie. No muszę uważać. Dobra, posprzątałem. Bierzemy gnoja. Jesus Christ! I jeszcze gdzieś. Jeszcze tutaj. Kurde. Głupie pajączki. Dobra, czyli tak będzie działała ta misja. A czy mogę... Czy mogę za pomocą jakiegoś przycisku, nie wiem, że idę w prawo i mi się Luigi nie obraca? Coś takiego zrobić? No bo... A nie, no niby on się nie obraca. Ale wcześniej mi się... O, widzicie? Zaczął się obracać, patrzcie. A ja nic padem nie robię. Dobra, no nieważne.
kurde, muszę w końcu te ustawienia popatrzeć. Czyli tutaj nic, spróbujmy jakby to sensownie czasowo zrobić? Nie wiem, kurde. Co to za pajojajo? Mogę to tylko upuścić. A czy mogę to podpalić? Chyba to muszę podpalić. Aha! O, wygnoje! Ej, zniknęło mi! Dobra, trochę was tutaj dużo było. No! Co za głupie gnoje! I co teraz? A, kolejne się pojawiło. A ciekawe, czy ja tym mogę bić pająki. Okej, nie muszę tego tak wsysać. Mogę z tym po prostu tak chodzić. Czy mogę to też tak rozwalić? Dobra, udało się. To chcę zobaczyć Tak, da się rozwalić pająka. Ej, to ja mogę z tym chodzić i Wow! Ej, to jest bardzo dobre. Yeah, udało się. No ale jeszcze... No dobra, uznajmy, że nic więcej nie zrobię. To było to. Chcę hajs. Oczywiście. No, zwykłe monety, ale to zawsze coś. Zbierajmy jak najwięcej tego. Ale skupiamy się głównie na misji. 9 na 44. Dobra, gdzie tutaj będzie? Ej, gdzie jest pianino? Ojo, ile... Ile kulek? Ej, duszek buł! Zaraz, czy w takim razie on zabiera jakąś rzecz z poziomu i ja muszę znaleźć tą rzecz, no w tym wypadku pianino, no to zauważyłem, że to jest pianino i będzie się duszek buł pojawiał? Butowen, okej, on się nazywa Butowen. Dobra, chodź. Lataj sobie, lataj, lataj, tak, tak. Ale tu jeszcze książki latają, widzę. No. Dobra. Au. Okej. Chwytamy go i... Mamy! Udało się! Ej, tego duszka... O Jezu, jak nagle jasno się zrobiło. Mamy duszkę pustego poziomu. Właśnie te książki tak latały, wytyfy. Yellow? Żółć? No bo yellow to żółty. Fantastycznie, dobra, super. Fajnie, że znalazłeś tego chuligana, okej. Okej, mają swoje hiding spoty. Dobra. Mogą wyglądać tak samo, ale każdy ma swój własny charakter. Spróbuj schwytać je wszystkie, jak pokemony normalnie. W innym wypadku one się przegrupują i ich siła będzie, no, mocniejsza po prostu. Silniejsi będą. No dobra, to tutaj bierzemy te pańczynki. Gdzie jeszcze? Czy to już wszystko? Nie, wszystko. Gdzie ja teraz powinienem iść? Tu kuchnia. Zaraz, czy na tym piętrze that's all folks? Tak, to wszystko. No dobra, to... A, za to. Znowu bym to samo miał. To chodźmy szybszą drogą na górę. Chyba akurat w pomieszczeniu wyżej mam do schwytania te pańczynki całe. Więc idealnie. Ej! O ty gnoju. Chodź tutaj. Dobra, tyle starczyło. Gdzie jesteś? Tutaj? Jest gnój! Jesz ty kurde! Dobra, i tyle starczy. Cyk, cyk. Trochę mało hajsu zbieram, no ale... Co jest? Jeszcze? A no tak, no bo przecież nie zrobiło się jasno. No i co ja miałem zrobić? Kurde! Dobra, no i to już są wszyscy. Cyk. O no. Jezu, zdążyłem. I tak samo teraz tu. Nie wiem, tutaj coś. Pańczynki. Cyk. Jakby muszę mieć na uwadze... No jest dżem, ten sam. Ja nie potrzebuję tego samego dżema. Halo. Dziękuję. Nie, jeszcze coś tutaj. A, tam jest pańczynka. I w pomieszczeniu pode mną. No dobra. Jeszcze! Gdzie może być pańczynka? Albo jestem już naprawdę ślepy? Nie, chyba serio jestem ślepy.
Excuse me? Gdzie jest jeszcze pajęczynka? Ej, już naprawdę głupawki dostaję. Tu krzesło, Jezu, dobra, teraz przyjrzałem się. No i mamy pomieszczenie, dobra, oho. Tak mało hajsu dostaję i boję się o swój wynik, kurde. No! I nie ma już was? A co tutaj mam zrobić? Te głupie nietoperki. No. Nie przejdę tędy. Czemu ja mogę przez sieć tak sobie popatrzeć? What? A to nie ma sensu. Czyli muszę od drugiej strony. Może muszę spalić. Dobra, wszystko jasne. To zajmijmy się teraz tędy. O, aha, muszę sobie ogień odtworzyć. O kurde. No mądre. Aj, tędy bym nie przeszedł. Okej. Ej, to trzeba wyznaczoną jakąś ścieżką iść. Tu już wszystko. Zaraz, będzie... Czy będzie tu kostka? Bo tak się świeci, ale nie. Myślałem, że jak się świeci, jak są takie błyski, to będzie kosteczka ta dająca drugie życie. No. Jezu, jak ja czasem nie mogę trafiać. To sterowanie jest tak archaiczne, no niestety. Co mnie walnęło? No przecież ja będę miał tak cholernie słaby wynik, że to jest tragedia. I teraz tak. No. No! Odwróć się, dobra. Teraz tak, co ja z tym mogę zrobić? Mam to odciągnąć? No nie. Zaraz. No, bo to się paliło, tak. Ja to muszę aż tutaj? Jest! I co teraz, to wybuchnie? Tak, to wybuchnie. Okej, to jest grill i teraz to... No, odwróć się. To teraz mogę tutaj dać i lecimy. Racja. Mam nadzieję, że nietoperki się nie pojawią. Nie. I... czy coś tu jest? Jeszcze? No fucking way. Tutaj! Dobra, i teraz to już jest faktycznie wszystko. Możemy się wrócić. I mamy tutaj aż trzy pomieszczenia po kolei. Czyli idziemy tędy. Idziemy w lewo i cały teraz ten korytarz będzie do zrobienia. A to już będzie coraz prościej. Tak, już 24 mamy, to już jest ponad połowa, moi drodzy. Ej, yo! Dawaj, oczywiście. Świecznik? Nie, jakoś to muszę podpalić. No fucking way. Ej, ile ich tu jeszcze? Aj, teraz, dobra. Traf. No. Ja nie wierzę, jak to czasem działa. Okej, przeprowadźmy to. A ja mogę z tym skakać. A to ciekawe. Dobra, i podpaliło się. Nie wiem jak, ale się podpaliło. Niech to teraz wybuchnie i co dalej? I teraz to mamy. No, schwytaj to! Okej, tu z powrotem się zaświeciło. I mogę iść teraz, no, albo na pająki, albo na to. Dobra, więcej pająków już nie ma. I zanim ja pójdę tam na górę, bo to już... Tak, to jest droga na górę, widzę po strzałce, to... No pozbędziemy się pajojajo oczywiście. Gdzie to było przejście? A tu, po prostu. Yo, dzień dobry. Ej, tu duszek se śpi. O, no tu, ej, brud tam jest. Brutal. Dobra, wsysamy. O, ale go zdjąłem pięknie. Ej, mogę tak na jedno całe ładowanie.
Nie wiem, ja go tak nazywam, brutal. Mówię gnoje. Kurde. No dwóch nareszcie! Jezu, w końcu udało się dwóch naraz. I więcej hajsu chyba dzięki temu dostałem. Co teraz mogę zrobić? Z tym. Czy mogę to w końcu otworzyć? O, nie za to. No. Jest! Jest! Ej, dobra, no i co teraz? Dżem jest normalnie tutaj. Dawać dżema. Okej. O, dwa ominąłem. To będę musiał naprawdę się cofać nieźle po to. I do it. Jest kość. No i widzicie, błyskało się normalnie. Git. Dobra, 31. To lecimy na dół tutaj, do tego pomieszczenia. I jeszcze zostaje nam strych w takim razie. No dobrze. Dobrze, dobrze, panie Bobzie. Oho. Dwóch na raz. I znowu dwóch na raz. Ej, no nie. To już było chaos. Jeden HP miał, widzieliście wy to. Jeden HP chłop miał. Dobra, tu. Sio. Znowu ten sam dżem. No. No głupie pająki, czemu Luigi nie mógł się ruszać wtedy? I gdzieś jeszcze? Gdzieś jeszcze. Tutaj. I mamy wszystko. I zostało 8. To zobaczmy jeszcze mapę. Tak, tylko na górze, bo już widzę po wykrzykniku. O, taka misja, przyjdź, posprzątaj i to tyle, ale przynajmniej coś się dzieje. Są te pajojaju, są inne te duchy jeszcze przy okazji. O, to takie drzwiczki. Znaczy drzwiczki, no taki właz, który rozwinął nam schody. Tu. Czyżby... dżem? Nie. Ice. Pięknie. Bardzo dobrze. O. Ale nadział. Dobra, ja nie chcę oberwać. Czy mogę biec? Tak, mogę chodzić szybciej, ale muszę z gałką. Naprawdę? Może nie powinienem sprintować. No nie jest to możliwe, ja wychyliłem bardziej w lewo. Ej, to jest przewalone. Ja mam idealnie prosto. Teraz mam idealnie prosto. Trochę to jest bullshit, jest za małe okienko jakby. Dobra, skup się, Rocky. Za małe jest okienko na to. No dawaj to! Czemu to za mapę wy... Ej, nie rozumiem. No nareszcie. Ej, no co jest z tym? Ej, zbagowało się. No nie mogę... Excuse me? No patrzcie, ja wciągam. Teraz popycham, a to w ogóle za mapę wypada. Czemu na taki krótki dystans mogę? Ej, coś jest nie tak. Może muszę podskoczyć? Wow! Ale to źle zadziałało. Tak dosłownie źle. No dobra. No w końcu jakiegoś buga odkryliśmy w tej grze. Co tutaj? Cheese? O! No i trafiło, super. Ej, dżem! Jo, to brakuje mi dwóch dżemów w całym tym świecie w takim razie. Jest HP, dziękuję. I został tutaj chyba ostatni.
została ostatnia pajęczynka, tak? Tak. Jest! I did it! Jeszcze to rozwalimy? Tak, ale nic nie dostaliśmy. No i dobra, i to jest wszystko. I co, teraz profesorek nas zabierze stąd, czy jak? Chyba tak. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Yellow? Dobra, robota Luigi, okej, te pająki powinny teraz opuścić to miejsce, dobra. More pressing issues coming up. Okej, już wiem, skąd pająki pochodzą, ale najpierw wróć. No dobra. Nie wiem, ile mi wyszło z 15 minut, trochę ponad 15 minut. I did it. To są dwie gwiazdki na 100%. Na 100%. 15, dużo HP stracimy. 50 HP. Dwie gwiazdki, no, tak jak myślałem. Trochę skarbu zdobyliśmy, 580, na pewno za dużo HP potraciłem, zwłaszcza na tych pająkach. No i no, 15 minut, no niestety to jest za długo. No dobra, jesteśmy już z powrotem w grze, zrobiłem sobie 2 dni chyba przerwy od... No, dalej oglądacie odcinek, tak, ale zrobiłem sobie 2 dni przerwy. Od ostatniego grańska i mamy bossa, this paranormal reading is off the charts. Dobra, czyli musimy iść do piwnicy? 13. Nie, do piwnicy, Cellar. Dobra, silny paranormalny sygnał i to dochodzi z piwnicy w takim razie. Tak, już mamy potwierdzenie, spokojnie. Przestraszony? No, nie winię cię. Okej. Okay. Piwnice są ogółem straszne, mają taką reputację, ale wierzę w ciebie, Luigi. Dobra, dobra, jeżeli powstrzymamy to coś, to wtedy będzie git. Okej, okay, syke, syke, idziemy do bossa. Już? Już? Co ty tam jeszcze robisz? O, może jakiś upgrade? A nie, dobra, zaznaczenie. B1, dobra, faktycznie to jest piwnica. To idziemy, tylko jak tam się dostaniemy? Klucz? A winda, no tak, była taka winda jedna, która po prostu sobie była i nic więcej. Tam była ona chyba zablokowana w którejś misji. No dobra. Okej, będziesz nas trakował, będziesz nas śledził. Jak zwykle, temu to wygodnie tak sobie siedzieć w bazie. Czy mogę skipnąć? Mogę oczywiście skipnąć. Super! Dobra, czas na przygodę! A, czas rozwalić tego śmiecia, bossa. Co to będzie w ogóle, bo już nie pamiętam. Tak szczerze nie pamiętam po prostu. Ta-ta-ta-ta-ta! Ojoj! A, jesteśmy już od razu przed windą, spoko. No to nie będziemy musieli tak chodzić. Chyba, że będzie jakiś potwór tutaj, znaczy duch. X? To po co mi klucz? A, tu klucz, dobra. Już się zacząłem zastanawiać, po kiego mi kluczyk? Okej. Jaka muzyczka. Oto se zjechaliśmy. Halo? Halo? Ile my pięter musimy? Chyba teraz jedno zjechaliśmy na parter, to teraz tylko... Ej, to brzmi jakbyśmy więcej zjechali niż jedno piętro. O, bo jak się winda zatrzymała, to byliśmy na parterze już praktycznie, tak? Z floor 1 na floor 0. Okej. Okay. O! Dobra. Poproszę. E? Mogę to wziąć? A, bo to jest ślis... Jak mam wziąć te hajsy? Okej, chyba nie wezmę. Będziemy z królem pająków walczyć. Dobra, tu jeszcze i tu jeszcze jeden. Dobra, obczajmy miejscówkę, jakby... Co tu mamy? Całe nic oprócz tych rycerzyków z pochodniami, dobra. Czy będę mógł rozwalić te sieci? Nie ten przycisk, Boże, jak zwykle się mylę. Czy będę mógł rozwalić? A to wygląda. Ooo! Oho! No to mamy wielkiego pająka. Dobra, Luigi, walczymy. Czyli widzę tam ten kokonik. To co muszę zrobić? O-o, czy ja muszę oślepić? No, no. Chyba tak? Coś takiego? I co teraz? To slimy mi tu puszcza. A, do ognia. Do ognia, do ognia. Wszystko się zgadza. Dobra, dobra, dobra. Bo tu nie mogę przejść lewo-prawo. Aj, duch w nim jest! Dobra, szybko oświetlamy go. On ma nieskończone HP? Zero HP mu zabrałem, co? Aj, wraca, dobra, czyli to będzie na kilka faz. No dobra, i co teraz? A, on się rozpędza!
Okej, to po to mogę iść lewo-prawo. Już? Czy jeszcze nie? On idzie tędy, dobra. Ej, chłop rozwalił kawałek planszy. Dobra, dobra, czaję. A co z tym mam zrobić? Karamba. No, no, no. Co z tym zrobić? Dobra, 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 dobra. I co teraz? Mamy kolejnego rycerzyka. Okej. Jakby tutaj to już wiem, jak to robić. A jeszcze pająki się pojawiają. No! Szybko, szybko, lewo, 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 lewo. Zaraz, czy... Bo ja dalej nie mogę iść. Dobra, o to chodziło. Okej. I teraz pewnie muszę... No, odsuń się, odsuń się. Muszę to pewnie podpalić. Tak? Dobrze kminie? Cyk, cyk. Tak, 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 podpaliło się. Ej, tu trzeba tak pomyśleć. W tym poziomie. Ej, i teraz duszek. No. O, halo, 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 halo. Co za szarża jakaś. No. Kurde. Dobra, on teraz tam pokieruje się. No! No fucking way! Ej, bo to jest już żart jakiś, no. No nareszcie! Dobra, i druga faza zakończona. I czy będzie trzecia faza? Będzie, na 100% będzie trzecia faza. Ej, to było mega ciężkie! Ej, z tym szarżowaniem. Okej, teraz lecimy tutaj po raz kolejny. Nie jest to mega trudny boss fight, ale trzeba pomyśleć, co tu najlepiej zrobić. I on pewnie teraz rozwali tamte cegły. Okej, jakiś inny sposób teraz trzeba będzie znaleźć. Dobra, 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 dobra. Tylko jaki? Co z tym mam zrobić? Au! Au, 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 au! No ile jeszcze będą mi zabierały? Czy ja to muszę podpalić? A, bo tam... Kurde! Bo to już mnie zaczyna irytować. Chodźcie, pająki. No. Takie cwane. Ej, będę miał słabe oceny. No. Dobra, muszę to podpalić. I... No przecież ja powinienem tym rozwalać pająki. Jeszcze filary Ej, dobra, to nie jest łatwe. Co tu się dzieje z tym poziomem trudności? Ja bym sobie HP wziął, super, fajnie, Więcej roki obrywaj, tak, tak, tak. On respi te pająki. Sukcesywnie, dobra. I teraz tego gnojka. Co mnie przywaliło? No! Ale ja będę to musiał powtarzać, definitywnie. Oj, będę musiał to powtórzyć, no trudno się... No przecież to jest chamstwo! No przecież to się respi na mnie! Przecież te pająki się respią stricte we mnie! Dobra, kończymy to. Znaczy jeszcze nie aż tak kończymy, bo musimy tego ducha... ...rozwalić do końca. Czy to już wszystko? Tak, to jest wszystko, złapaliśmy go! What the shit? Ej! Ej, zaraz, jeszcze klejnocik, bo zaraz mi pajączek przywali. Nie, tu za dużo życia straciłem i na pewno za dużo czasu. A skarbu to bardzo malutko zebrałem. To będzie jedna albo dwie gwiazdki za tego boss fighta. Dobra, pogubiłem się trochę. Znowu się pogubiłem z tym sterowaniem. No nie lubię, nie przepadam za sterowaniem w serii Luigi's Mansion w ogóle. To do tego trzeba się przyzwyczaić niestety. Ale mamy drugi kawałek Dark Moona. O. I nagle te pajączki wszystkie są git. Nagle te pajączki wracają do mamusi, czy kogo tam. A my musimy uciekać chyba. Uuu, to się wszystko zawali. Chyba, że nas profesorek tepnie. Ale pewnie tak zrobi. Confront the source of the... A i tyle. Ta 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 ta. Yellow? Duch, który może, no, władać rzeczą. Po prostu postacią inną, tak? I innym. A Jezu, Boże, już mylę się, co chcę przetłumaczyć, co chcę powiedzieć. No po prostu władał tym pająkiem i tyle. Ale miał kawałek Dark Moona w sobie, dobra, wszystko okej, to było intensywne, to było coś.
Ale ty i Poltergeist daliście sobie radę, pokazaliście bossowi, kto jest bossem. Na pewno jesteś zmęczony po tej walce, więc wracaj, super. Mamy to! Oh yeah! Ej, chłopie, nie ciesz się tak, jeszcze 5 HP stracimy. Na 100%. A, jednak nie. No dobra, proszę, oszczędźcie mi tego. Mamy jedną gwiazdkę pewnie. 105 HP straciłem. Dwie gwiazdki, to i tak nie tak źle. Okej, to na pewno muszę mniej oberwać, żeby zdobyć lepszy rating. No trudno się mówi, ale pierwszy rozdział mamy z bani, tylko że no oczywiście, ja jeszcze sobie wrócę do tych leveli z pierwszego rozdziału, żeby po pierwsze zrobić je na 3 gwiazdki, a po drugie zebrać wszystkie duszki Bu. Więc psorek nas tutaj wzywa, jo. Co teraz nam powiesz, że pewnie musimy iść do drugiej rezydencji, a już się przyzwyczaiłem do tej pierwszej. Co to? No to Luigi. Luigi, stary, jaka walka, dobra. Okej, pokazałeś mu... dałeś mu lekcję po prostu, okej. Teraz daj mi tutaj ducha. No dajemy, oczywiście, że tak. Ciekawe, czy on coś jest wart? 52 masy, to taki duży dosyć. 13 golda tylko, fuck. Bardzo słabiutko. Ale za niedługo będzie upgrade, jak sobie na pewno wejdę jeszcze raz do tych poziomów i sobie pozbieram. Czy to treasure, czy poprawię czas, czy mniej HP, żebym stracił. Fantastycznie, dobra. Już wiem, gdzie jest kolejny kawałek Dark Moona. Okej, musimy zdobyć je wszystkie. O, syke. Co, myślałeś, że to wszystko? Okej. Myślałeś, że wszystkie kawałki będą w jednym miejscu? Dobra, one są za mądre. Sprawdźmy zatem, gdzie jest drugi kawałek. Okej, ten też ma taką energię, jak tamten kawałek, który już mieliśmy od samego początku gry. No ale potrzebujemy je wszystkie, żeby tutaj naprawić ten księżyc. Co? Na płytę? Na winyl? Okej, to pewnie nam pokaże lokację, tak? Znaczy, to jest i tak bez sensu, bo mamy mapę z 5 rezydencjami. A, dobra, mgła, okej. To jednak ma to sens. I co to za rezydencja? Jakby... las? Nie wiem, że tam będą ogrody? Jakiś motyw chyba musi mieć. No chyba, że nie mają motywu żadnego. Moje podejrzenia były prawdziwe, okej. Cała ta dziwna mgła opuściła to miejsce. Dobra, może paraskop zlokalizuje więcej Dark Moonów. Dobra, sprawdźmy na mapę. Zerknijmy na nią i... po lewej stronie, tak z giga drzewem, czyli chyba to będzie ogrodniczy level. Czyżby tutaj? No tak zacząłem od garażu najpierw szukać. Duszka Bu jest, duszek Bu. Bugi-ugi. Okej, dobra. Gdzie jesteś? Dawaj. No dawaj. Serio mi się przegrzało? No dawaj, chodź. Ej, jak mi przewalił śmieć? Ej, jak mam z nim... co? No. Ja pierdykam, ej, tego się nie spodziewałem, że on aż tak będzie. No. I jeszcze raz. Dobra, i teraz już będzie po nim. Chodź. Musimy cię schwytać. I mamy go. Dobra, ej. To było trochę dziwne. Myślałem, że jakoś lepiej mi pójdzie. Dobra, idę speedrunować ten level. No dobra, zobaczmy, czy mi się udało. Ja zespeedrunowałem samo przechodzenie po prostu. Bez zbierania jakoś za bardzo skarbów. No, 5 minut. I czy to mi poprawiło wynik? Je! Serio? Naprawdę? To co ja mam teraz zrobić? Dobra, teraz chwila prawdy, bo uzbierałem ponad 700 hajsu, więc będzie od razu upgrade, to jest super. I zrobiłem w, no, 6 minut, no, to już jest o wiele lepiej niż wtedy 15. 900 ponad hajsu, jest, są 3 gwiazdki, jeszcze kostkę zdobyłem, no tutaj nic złego nie mogłem zrobić, to jest chyba najlepsze... przejście, jakie mogłem. Zatem od razu zobaczmy upgrade, jaki będzie, bo to mnie ciekawi akurat. No 1000 pieniążków to jest całkiem, kurczę, dużo. Już drugi upgrade, a my jeszcze nie poszliśmy do drugiej rezydencji. To jest w ogóle dzikie.
No ale tak to jest, jeżeli chcemy robić gierkę na 100%, no muszę wracać do tych poziomów. Niestety, no zwłaszcza, że tutaj w pierwszych trzech i tak musiałem duszki Bu zebrać. Udało się, brawo, brawo, brawo. Nie mogłem tego skipnąć, oj, tego też nie mogę skipnąć. No dobra, zobaczmy. Kolejne, no prawie 1000, to jest bardzo dużo. Upgrade reached. 7000 do kolejnego upgrade'a, tak właściwie mógłbym ten level powtórzyć jeszcze 3 razy, już mielibyśmy. Darklight, o, troszeczkę będziemy mieli wydłużone te podświetlenie nasze, to UV czy co tam. Ale ten Darklight, dobra, dobra, nie będzie się tak szybko przygrzewał, to jest spoko upgrade. Ale by się przydał jeszcze kolejny na to wsysanie duchów, co nie? No dobra, już tutaj widzę, że mamy duszkę, bo to widać od razu po tych cieniach. To jest bardzo spoko. Au! Co za głupie kule bijące mnie. Ale te cienie, to od razu to pomaga. Dobra, gdzie jest? Tutaj jest, mamy. Teraz już będę wiedział, jak ich chwytać. Cyk. Okej, okay, okej. Okay. Te monety to tam pal licho, bo ich dużo... No, 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 no. Bo ty musisz język pojawić. Fuck you! Dobra, teraz będzie już po nim. No nie są takie łatwe duszki Bu do zdobycia, kurde. Walka z nimi jest taka... taka ciężkawa dosyć, co nie? Ale dobra, udało się, to spróbuję zespeedrunować ten poziom. Dobra, chwila prawdy. Starałem się jak najbardziej mogłem. Może troszeczkę więcej HP nawet straciłem. 8 minus zamiast 11, 16 duchów tyle samo. Życia więcej straciłem, ale skarbu troszkę mniej. No dalej dwie gwiazdki! Próba druga, mam nadzieję, że się uda, bo już mnie to trochę zaczyna męczyć, tak szczerze. To jest mega ciężkie, żeby to zrobić tak w pełni. 7 minut, minutę lepiej. Mniej życia straciłem, ale mniej za to hajsu. I znowu dwie... To trzeba tak perfekcyjnie robić te poziomy na trzy gwiazdki? Nie podoba mi się. A to jest dopiero pierwszy rozdział. Boję się, co będzie dalej. Jak teraz się nie uda, to ja się poddaję zrobieniem tego na 100% na te trzy gwiazdki, bo to jest katorga. Zrobiłem teraz no, najmniej damage'u, bo tylko raz oberwałem za 10 HP. Czas 2 sekundy lepiej. Skarbu 770, jest, są trzy gwiazdki, jest jakiś wzór na zasadzie ilość duchów razy 120 plus skarb, po prostu 770, odjąć czas w sekundach i odjąć stracone życie razy 6. I tutaj musiałem zrobić wynik 2000. Już sobie sam obliczyłem, mój wynik to 2193. No, super, fenomenalnie, ledwo co mi się udało. Dobra, wiecie co, to jest moja druga próba z tym levelem, już naprawdę mam dosyć tej rezydencji, ogółem męczące jest robienie tej gry na 100%, powiem szczerze, myślałem, że to jest przyjemniejsze. Okazuje się, wspomogłem się internetem, bo się poddałem, trzeba tu X kliknąć, hajsu troszeczkę sobie zarobię, to jest spoko. No i ten musi oczywiście, że dzwonić, bo czemu nie? Czemu gra nie może uznać, że już ten level przeszedłem pierdyliard razy, tylko musi ten mi dzwonić. I muszę tutaj trafić tym. I tutaj jest ukryty gem, którego mi brakowało. Szczerze? Nie pomyślałbym. Nie pomyślałbym po prostu. No i drugi raz nie pomyślałem i dlatego powtarzam po raz trzeci ten poziom. Już troszeczkę mam dosyć powtarzania poziomów, serio. Aha, dobra, czyli tu będzie duszek Bu. Wszystko jasne. No. Serio, to tak mam zrobić? O, w taki sposób. Dobra. To sterowanie tak mnie denerwuje. No. Dawaj, 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 dawaj. Kuleczko, no, nice, nareszcie. Upsi, a mejta Bubu. Co? Dobra, chodź. Chodź, mały. Pewnie na dwa razy będę musiał. Tak zgaduję. I dobra, i chwilę musimy poczekać. Niech on zniknie. I mamy go. Dobra, to nie było trudne akurat. I idziesz do papy. No? Dobra, musiała się animacja skończyć. Nice. I tutaj nie muszę robić na trzy gwiazdki, po prostu muszę dokończyć poziom, bo ten level jako jedyny zrobiłem na trzy gwiazdki. Dobra, czwarty poziom, też starałem się jak najszybciej. Tu chyba bardzo długo mi szło, bo wtedy nie wiedziałem jak przejść z tej kuchni wyżej. Zatem czas zdecydowanie o wiele lepiej. Życia w ogóle nie straciłem.
hajsu bardzo... Jest! Mam to! Kurde, udało się, czwarty level z bani. O, no tak, będzie upgrade przecież. Kolejny upgrade w tym odcinku, no what the shit. Naprawdę ja to... Level trzeci już wsysania. Ja to wszystko robię jeszcze będąc w pierwszym rozdziale, okej. Okay. Full capacity. Dobra, do you can now charge the power gauge to full... Aha! Czyli mogę klikać A jeszcze wcześniej, żeby przyspieszyć ten pasek? Czy może ja źle rozumiem? No nie wiem, zobaczymy jak będziemy walczyć. Tak przy okazji to tutaj znalazłem kolejny kryształ. Już mamy wszystkie! Fuck yeah! Dobra, trzeba czyścić resztę poziomu. Dobra, udało się. Zajęło mi to naprawdę długo. Nie wiem, ile? 15 minut? Ile? Ile to mogło mi zająć? Chyba tylko raz oberwałem i raz spadłem też. Lepszy czas. Więcej duchów, mniej życia straconego i 1100 skarbu. To definitywnie 3 gwiazdki. O matko woska, cieszę się. Dobra, mamy 5 leveli z głowy. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo oczywiście muszę bossa zrobić na 3 gwiazdki, gdzie tam się praktycznie skarbów nie zbiera, więc muszę uważać tylko i wyłącznie na życie, no i też na czas. I jeszcze jest bonus. Dobra, jestem po walce z bossem, błagam, błagam. Mniej oberwałem. Zdecydowanie mniej oberwałem. Czemu nie mogę takich rzeczy skipować, mimo że już przeszedłem raz bossa? Przecież to jest bez sensu. Mission complete, proszę. Proszę. Lepszy czas, jeden duch. Mniej życia zdecydowanie i treasure więcej. No to jest kolejna gra, w której będę miał załamkę. No przecież to trzeba chyba w ogóle nie oberwać. O, to jest pierwszy boss, a co będzie z drugim, trzecim, czwartym, piątym? Dobra, jeżeli teraz mi się nie uda, to już naprawdę zrage'uję chyba. Już będę miał tak dosyć, ja już to robię 2 godziny! No 2 godziny to jest dłużej niż 2 tamte rozdziały w ogóle! Znaczy, odcinki, przepraszam, 20 HP straciłem, raz mnie ten pająk zaatakował mocno. Jeszcze lepszy czas. Co tu mogę zrobić gorzej? No nareszcie! Ja pierdykam! Robienie tego na 3 gwiazdki to jest katorga. Od razu mówię, to jest katorga. To... Ciężki jest ten poziom trudności. Ja wiem, można sobie przechodzić nie patrząc w ogóle na te wyniki, można się wychillować, ale jeżeli chcę mieć to na 100% dla osób, które chcą robić tę grę na fulla, no to robienie takiego wyniku to jest ekstremum, no to trzeba wiedzieć, gdzie są konkretnie skarby, trzeba każde pomieszczenie iść po kolei po prostu, z jednego do drugiego, wiedzieć co trzeba zrobić, a przy boss fightach w ogóle nie oberwać ani razu, trzeba znać wszystkie ruchy bossa, pattern cały, to się trochę mija z celem według mnie, bo to jest mega, 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 mega trudne, a najgorsze jest to, że ten typ, ten profesor, on bez przerwy gada, on bez przerwy dzwoni do nas, musimy kliknąć A, muszę wtedy kliknąć plusika, żeby pominąć rozmowę, ale to trwa, z 10 sekund zabiera. Misja powiedzmy 10 minut, no to jak przegram i muszę 5 razy przechodzić, to wiecie, że to prawie cała godzina idzie na coś takiego, na taką misję pojedynczą. Dlatego to jest katorga. No dobra, to zatem ruszajmy do tego gradual infiltration. O co chodzi, że... A, dobra, odblokowuję to tylko jeżeli będę miał wszystkie duszki Bu. W danej rezydencji, w danym rozdziale już chciałem powiedzieć. No w sumie jedno i drugie to się zgadza. Wrócisz do Gloomy Manors? Nie brzmi to dobrze. No ale już znamy jakby... A przynajmniej ja, znam już tą rezydencję na fulla. Co ja będę musiał tu zrobić? Chyba, że za bardzo przeskipowałem ten tekst. To jest też możliwe. No ale dobra, wracajmy, zobaczmy. Jezu, strasznie się... Słuchajcie, nie dziwcie się, bo to też jest ważne. Dobra, poczekajcie. Luigi, bla, 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 bla. Sprawdź swoją mapę. To jest coś na czas? Piętro drugie. Capture all the ghosts as soon as possible. Piszecie mi codziennie, kiedy Luigi's Mansion i tak dalej. Słuchajcie, zrobienie takiego odcinka to nie jest na pstryknięcie. Widzicie, ile to jest zabawy zrobienie takiego trzeciego dopiero odcinka. Podzieliłem to na dwie sesje nagraniowe, aż widzicie, ile tutaj cięć jest i tak dalej. Surowe nagranie, łącznie wszystko to będzie 2,5 godziny trwać. To jest męczarnie, jeżeli chodzi o robienie na 100%. Nie będzie codziennie Luigi's Mansion. Ale kiedy będzie Luigi? Wtedy, kiedy wrzucę. Jasne? Czy załapaliście? Dobrze. Cieszę się. Tak samo inne odcinki z czegokolwiek. Matko Boska. Będę się trochę męczył przy tej grze. Podoba mi się ta gra. Jest dobrze zrobiona, tylko że robienie na 100% to jest katorga. Nie spodziewałem się czegoś takiego niestety, ale jak już zacząłem, jak już powiedziałem A, to chcę powiedzieć B i robimy to. Chwytamy wszystkie potworki, tak? To jest na czas.
Aha, super. No fajny, fajny. Fajny początek. Dobra. No fucking way, no jeszcze raz, bo coś mi się już tu nie podoba, no już rage'a dostaję, no te sterowanie jest tragiczne, to jest wielki minus tej gry. Czemu w Luigi's Mansion 3, no zwłaszcza pod koniec, no mogłem dobrze sterować, już ogarniałem, a tutaj nie mogę się w ogóle wczuć w to sterowanie. Proszę, proszę, niech ta gra współpracuje ze mną, noż to jest katastrofa, ja rozumiem, że na 3DS-ie mogło być inaczej. Czy to jest to samo miejsce, czy gdzieś się zmieni? A, tu, tym razem. Okej, czyli to jest losowe. Ja rozumiem, że na 3DS-ie była gałka, tylko jedna. Ale tu mamy dwie gałki, czemu to sterowanie jest... Oh. No fucking way. Dobra. Zaraz, bo tego... Ten kmiot będzie mi tak rzucał, to się wkurzę. Dobra, warto jednak ten pasek do pełna napełniać. No gdzie żeś już polaz? A, tu. Warto pasek do pełna napełniać, ponieważ wtedy dostaję więcej złota. No! A czemu tu nie dostałem żadnego złota? What the fuck? Wcześniej normalnie mogłem... Ja wiem, HP mu spadło do zera, ale przecież wcześniej mogłem więcej paska napełniać. Dobra, gdzie teraz? Już mam dosyć tej gry na dzisiaj po prostu, ale ja nie będę dzielił jednego odcinka na 3, czy 4, czy 5, czy 6 dni nagrywania, bo to jest bezsens. Dobra, dwójkę bierzemy. No. Chwytaj się, chwytaj, dobrze. Pięknie. Pięknie. I teraz tak, muszę iść tutaj... Mam nadzieję, że na strychu nie będzie, bo tam na strychu ja nie będę przechodził przez tą deskę. Ja wtedy to walę i resetuję level, absolutnie. Szybko, zbieramy hajs i dobry czas. No dobra, trudno. Mamy. Super, bardzo dużo siana, bardzo, o to chodzi, to można dobrze siano zarobić. Na górze dalej, tak? Ale jeszcze się chcę upewnić. Przestań gadać, bo nie mogę menu odpolić. Na dole też. Dobra. Czyli pójdziemy kuchnią. Znaczy, to jest ta stołówka. To jest ten jeden wielki stół i pójdziemy tędy. Dobra. Mam to ogarnięte. Pierdykam, ten profesorek jest najbardziej denerwujący w tej grze chyba. To już nawet ze sterowaniem mniej walczy. On ciągle musi gadać, ale on nie podpowiada, on nie robi niczego dobrze. Katastrofa to jest. Czemu? Czemu nie mogę tego jakoś wyłączyć, podpowiedzi i tak dalej? Bierzemy. Dobra. What? Aha. Bierzemy dwójkę. Super. Dużo siana. W dobrych momentach rozwalam ich. No, tego mi się nie udało. Dobra, i szybko na dół. Nie wiem, jaki tu jest czas do zrobienia. Ja boję się, że to będzie przesadzone. Że to będzie coś tak głupiego, że już na przykład teraz spartoliłem. Ja boję się i tyle. Dobra. Tego szybko. What? No trafiaj! Krzyczę w nocy. No nie, no to jest żart. No jak nie... Proszę dwóch, żeby... To jest katastrofa jakaś. Absolutny bullshit. 20 HP od tak straciłem. Dlaczego? Dlaczego oni tak biją? O no, tylko nie oni. No. A już! Dobra. Wszystko? To pewnie był czas 3 minuty czy coś. Ja już się denerwuję na mechaniki w tej grze.
Masakra. Wątpię, że upgrade'y jakoś mi tutaj pomogą. I did it! Proszę, proszę, te trzy gwiazdki, nie chcę już do tej rezydencji wracać. Please, please, please. Jest! Jest! Dobra, 600 hajsu za 4 minuty, niecałe 4 minuty grania, to jest spoko deal według mnie. O masakra. Ja pierdzielę. Mam dosyć po dzisiaj, naprawdę. Znowu sobie jeden dzień chyba przerwy zrobię, zobaczę zresztą. Liczę tylko, że kolejne poziomy będą łatwiejsze, Nie, no, później będzie, a narzekasz tylko to po co grasz, albo narzekasz, przestań narzekać. No jest na co narzekać w tej grze, trochę jest archaiczna, jeżeli chodzi o to sterowanie, naprawdę. Jakieś te gadanie tego profesorka bez przerwy, odpalanie tego Nintendo DS-a, po co? Dlaczego nie może tekst się wyświetlać gdzieś w rogu i tyle? Dobra, 600 hajsu, zaraz kolejny upgrade. Czajcie, ile ja zrobiłem upgrade'u? Dwa, prawie trzy na ten jeden odcinek. Mindfuck. Po prostu mindfuck. Dobra, dziękuję, jesteś super, tak, wiem. Paranormalne. Dobra, nie ma co tego tłumaczyć, to są tylko zwykłe gratulacje dla mnie. Jest, mamy trzy gwiazdki, mam wszystko. I wszystkie dżemy. Jeszcze tylko 4 rezydencje. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle na ten bardzo, bardzo długi odcinek. Prawie 3 godziny. Po prostu. Mam what the fuck. Ten poziom trudności będzie naprawdę śmieszny. Boję się już po prostu, co tu Nintendo odwaliło. Więc ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i hej, hej.